Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie ponownie ze słowackiego Szamorin. Dzisiaj naszym gościem Adrian Szczutowski, wybrany waszymi głosami w ankiecie na Instagramie. Pytań jest sporo na początek, dużo więcej niż z Fabianem. Cały czas możecie pytania zadawać na czacie, na co czekamy. Tak liczymy, że z plus minus godzinkę tutaj posiedzimy, porozmawiamy. Pytania są ciekawe, są różne. Także możemy pomału zaczynać. Wiemy, że mogą pojawić się małe zakłócenia. Mamy jakieś małe problemy techniczne. Robimy i staramy się robić z tym, co możemy. Mam wielką nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało. Gotowy? Gotowy. Dobra, to zanim zaczniemy od pytań, powiedz, jak przebiega tych pierwszych kilka dni, jak przebiegło tych pierwszych kilka dni na obozie? Jak ty się czujesz, jak ty odbierasz te wszystkie treningi? No, jesteśmy już po drugim sparingu. Pierwszy graliśmy od razu w drodze na obóz. Drugi graliśmy już bezpośrednio tutaj. Jutro jesteśmy przed kolejnym sparingiem. Treningi są ciężkie, wymagające, ale tak musi być, żeby w lidze była świeżość. Tak jest. Jak ci się podoba ten system i jakby cała ta otoczka trenera Sagonowskiego, czy jego treningi w porównaniu do innych trenerów, z którymi miałeś styczność? No, nowy system trenera Sagonowskiego to jest dla mnie coś nowego. Niby to jest klasyczne 4-3-3, ale u innych trenerów zawsze grałem z wahadłami, czy byłem w Stalowej Woli, czy w Olsztynie, czy w Mielcu, czy nawet tutaj u trenera Pawola miałem okazję trenować, to zawsze było to system z wahadłami, najczęściej 3-5-2, a teraz jest nowy system, trzeba się go uczyć i doskonalić. Dobra, skoro też pomału nasi widzowie zbierają się na czacie, 54 osoby w tym momencie, może być rekord. Tak jest, liczymy na rekord. Jeśli oglądają nas osoby z piętra wyżej, to zapraszamy tutaj na żywo. Pokój 205, pozdrawiamy. Dobra, zacznijmy od pytań z Twittera. Tych będzie tutaj kilka. Tak jak mówiłem, postaramy się zmieścić w godzinkę, więc mam nadzieję, że sprawnie nam to pójdzie. Pytanie numer jeden od Andrzeja Ciężkowskiego. Adrian, z kim najbardziej trzymasz się w szatni? Ciężko powiedzieć, kim najbardziej trzyma się w szatni, ponieważ gadam ze wszystkimi chłopakami, czy z młodym Szymonem Leśniewskim, czy z najstarszym tutaj obozowiczem Krzysztofem Janusem. No, także ciężko powiedzieć, no ale staram się trzymać z każdym taki dobry kontakt normalny, czy to jest ktoś młodszy, czy to ktoś starszy, więc no, ciężko odpowiedzieć. Dobra. Pytanie numer dwa. Jaki jest twój mocny i słaby punkt w grze? Mocny, może zacznijmy od tego mocniejszego. Mocny punkt mój w grze, myślę, że to jest szybkość oraz warunki fizyczne. Dobra też gra jeden na jeden, a słaby punkt, myślę, że do poprawy jeszcze gra głową, pomimo tego wysokiego wzrostu i gra tyłem do bramki. Widziałem, że jest kilka pytań o nieco inny sport niż piłka nożna. No i tutaj też Andrzej pyta, jak idą treningi w sportowym Płocku? W sportowym Płocku treningi jak idą? Bardzo dobrze. Od czasu do czasu staram się zawitać do sportowego Płocku, Płocka. Treningi kickboxingu myślę, że też pomagają w grze w piłce nożnej, bo to jest takie jakieś urozmaicenie. Tak samo wydolność lepsza od tego jest. Pozdrawiam tak samo trenera Jacka Żabkę. Też pewnie ogląda, też śledzi. Bardzo dobry trener. Pytanie zadał, ale to przejdziemy do tego dalej. Bardzo dobry trener, dużo mnie nauczył, dużo mi podpowiada, też jest kibicem tutaj mocno w Wiśle Płocki i razem trenujemy i mi pomaga. Dobra, to a propos tego kickboxingu, czy po naszej ostatniej rozmowie z Fabianem doszło w końcu do sparingu gdzieś w pokoju? No, jesteśmy tam po lekkich zatargach, ale nic mocniejszego się nie wydarzyło, wszystko na sportowo. Dobra, ale, Fabian. A jak ty się zapatrujesz na taki pojedynek na macie? Z Fabianem? Z Fabianem. Sparingowo oczywiście. Możemy to sprawdzić, nie? Czy nawet zrobić z tego jakąś relację krótką. No właśnie. No jak będą do tego warunki, czy w Płocku, czy tutaj, to możemy się sprawdzić z Fabianem oczywiście na sportowo, tak koleżeńsko. Nie ma problemu. Myślę, że Fabian też by był na tak, bo też z tego co widziałem, też dużo trenuje. U innego trenera co prawda, ale widziałem, daje radę. Dobra, lecimy dalej. Rafał Gołębiewski pyta. Adrian, czego według ciebie brakuje, by wskoczyć do kadry na stałe? Czego brakuje? Myślę, że takiego, żebym w końcu dostał takie zaufanie pełne od trenera, u którego mógłbym zagrać, nie wiem, więcej niż jeden, dwa czy trzy mecze, tylko po prostu dostać takie pełne zaufanie, w którym bym mógł pokazać swoje
prawdziwe umiejętności. Myślę, że też jestem teraz starszy, trochę do tego dojrzałem, trochę głowa do tego dojechała i myślę, że za niedługo uda się skoczyć. No i tutaj trochę powiązane pytanie z tą sytuacją. Czy bierzesz pod uwagę zmianę otoczenia przy braku gry? No nie ukrywam, że teraz ostatni rok zostałem tutaj w drugim zespole Wiśle Płock. Myślałem też, że jakaś okazja się nadarzy może przy szybszym utrzymaniu, tak, zespołu. Też dużo zostało mi też powiedziane przez trenera Pawola, już do tego nie będziemy wracać. A myślę, czy będę chciał gdzieś uciec na wypożyczenie. Zobaczymy, jak będzie tutaj sytuacja wyglądała. Bardzo chciałbym zostać w Płocku, ponieważ jestem wychowankiem. Jestem z tego miasta, chciałbym też pomóc chłopakom i sobie tak samo i wrócić do Ekstraklasy. Jest nowy, piękny stadion, więc zobaczymy, co czas przyniesie. No teraz też chyba w tym momencie duża szansa przed tobą, bo tych napastników takich typowych zostało nam na ten moment przynajmniej niewielu, więc jesteś jednym z trzech. Jest jeszcze Mateusz Lewandowski, którego... Tak, teraz ma kontuzję obecnie, nie ma go z nami na obozie, ale no, tak jak mówisz, no, jest teraz ogromna to szansa. Dlatego będę walczył, starał się i zobaczymy, co będzie w przyszłości. Dobra. Co spowodowało, że tak poszedłeś w treningi na siłowni? Co spowodowało? Widziałem po prostu u trenera Pawola Stano, też mi mówił, że muszę poprawić grę tyłem do bramki. Też mi było ciężko z obrońcami, ponieważ mieliśmy takich zawodników jak Kuba Rzeźniczak, czy też teraz jeszcze jest z nami Steve Capuadi. To są bardzo mocni zawodnicy, obrońcy. Potrzebowałem trochę przybrać na masie. Trochę treningów właśnie siłowych, takich właśnie pod to, żeby się lepiej utrzymywać z piłką. Pytanie numer 4 od Rafała. Jak wspominasz pobyt w Stali Mielec? Jak wspominam pobyt w Stali Mielec? Myślę, że bardzo pozytywnie, że też dużo tam się nauczyłem. Też jestem bardzo wdzięczny trenerowi Adamowi Majewskiemu, który mnie pociągnął za sobą, który dał mi szansę, ponieważ tutaj wróciłem do Płocka ze Stomilu Olsztyn. Po dobrej rundzie też myślałem, że załapię się jeszcze ostatni rok na młodzieżowca, że pogram w Wiśle Płock. Niestety trener Bartoszek Maciej miał inne zdanie, przesunął mnie do rezerw i tak naprawdę na ostatni tydzień udało się załatwić wypożyczenie do Stali Mielec. A tam wystąpiłem w 11 spotkaniach w Ekstraklasie, co było moim marzeniem od 4 czy od 5 lat, tak, odkąd jestem tutaj w pierwszym zespole. Jeszcze tego się nie udało zrobić w Płocku, ale udało się to zrobić w Mielcu. Więc dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Też byłem w tej szatni, żyłem z chłopakami. Dużo się od nich nauczyłem. Miałem takich zawodników jak Fabian Piasecki, jak Grzesiek Tomasiewicz, Christian Gettinger, bardzo doświadczony zawodnik, więc miałem się od kogo uczyć, podpatrywać i żyć z nimi w jednej szatni. Czyli w zasadzie same plusy, można powiedzieć. Same plusy. No trochę było mniej gry, wiadomo, ale no to już inna kwestia. No i to ciekawe pytanie, ciekawe mnie co odpowiedzieć. Co daje gra w drugim zespole prócz rozegranych minut? Co daje gra w drugim zespole prócz No myślę, że też daje dużo pewności siebie, tak? No bo wiadomo, to jest troszeczkę niższy poziom niż tutaj pierwszoligowy czy ekstraklasowy. Tam strzelając bramki też nie odczuwałem w grze, czy nie wiem, czy takiego stresu, czy presji. Wiadomo, to nie jest taka liga jak ekstraklasa, no ale też tam trzeba swoje zrobić, swoje pobiegać, swoje powalczyć. No ale mi się wydaje, że właśnie głównie dawała takiej pewności siebie, tak? Strzelałem dużo bramek, dużo asystowałem, grałem właśnie praktycznie całe mecze, więc dawało mi to dużo wiary w siebie i pewności. I takiej trochę też odbudowy, tak? Bo byłem w pierwszym zespole i zostałem przesunięty do drugiego, więc też tak troszeczkę musiałem się odbudować. No, tej pewności na boisku, tej czwartej ligi, to chyba ci nie brakowało. No, patrząc po statystykach, myślę, że nie. Dokładnie. Dobra, też od razu powiem, że w pierwszej kolejności zadaję pytania Twitter, Instagram, Facebook, a na końcu przejdziemy do pytań z czatu. Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, ale w takiej kolejności, gdyby ktoś tam się denerwował, że jego pytania jeszcze nie padły. Rafał pyta dalej. Z kim rozumiesz się na boisku najlepiej, ale chodzi o drugi zespół? Ciężko odpowiedzieć, bo chciałem odpowiedzieć, że z Krzysiem Janusem, ponieważ byliśmy teraz pół roku w drugim zespole, więc myślę, wydaje, byliśmy tak samo razem najlepszymi strzelcami, bodajże asystentami chyba tak samo w drugim zespole. Też z nim mam dobry kontakt poza boiskiem, w szatni, czy też właśnie tutaj, jak jesteśmy, przebywamy. Więc mi się wydaje, że z Krzysiem Janusem tak się najlepiej rozumiem na boisku. Dobra, ostatnie pytanie od Rafała. Jakie plany sportowe na najbliższy czas?
Najbliższe plany sportowe na najbliższy czas myślę, że to będą tutaj w Płocku, o ile wszystko dobrze się potoczy. Już wspominałem wcześniej, tak, że będę próbował tutaj zostać i walczyć o miejsce w składzie i o powrót do Ekstraklasy. Chyba tego ci wszyscy kibice życzą, żeby tych minut w końcu nazbierać. Nawciarz 94 pyta, czy lubisz grać w FIFA i kto jest najlepszy w tę grę w drużynie? I od razu też powiem, Adam Kalinowski odpowiedział na ten komentarz, znaczy na to pytanie, że jesteś najlepszy w CS-a. To dziękuję bardzo. Czy się w tym razie gadasz, też zapytamy, ale to wróćmy do FIFA. FIFA tak, lubię grać. Też nie gram zawsze długo, co roku wychodzi nowa edycja FIFA, wiadomo. Ale gram 2-3 miesiące, potem szybko się ta gra, można powiedzieć, nudzi, bo gramy w tryb Ultimate Team. Nie wiem, czy wszyscy go znają. Czy ktoś jest lepszy ode mnie tutaj w zespole? No parę lat temu tutaj z Wisłą Płock, z Tomkiem Beczakiem zdobyliśmy Ekstraklasa Cup, tak? Wygraliśmy. Też tam miałem nie jechać, pojechałem na ostatni moment. Bardzo fajna taka okazja się nadarzyła, więc się zgodziłem, pojechaliśmy, wygraliśmy. Grałem też z Dawidem Kocyłą w FIFA, z Bartkiem Gradeckim, z Matym Szwochem. No różnie było, czasami się przegrywało, wiadomo. Nie wszystko się wygrywało, ale no myślę, że właśnie ci chłopacy, których wymieniłem, też bardzo dobrze grają w tą grę. Dobra. Michael Elian pyta, teraz albo nigdy w Wiśle? Ja tak do tego nie podchodzę, tak? Jestem młodym zawodnikiem, jeszcze dużo przede mną. Mamy nawet przykład Łukasza Sekulskiego, tak, że dużo lat był poza domem, a już teraz też jest troszeczkę starszym zawodnikiem, doświadczonym. Dostał taką propozycję, wrócił do domu, tak można powiedzieć, tutaj i jak widać, z dobrym skutkiem. Tak patrzę, 67 osób nas ogląda, także rośnie ta liczba. Dobra, to były pytania z Twittera. To przejdźmy może na Facebooka. Tych pytań też tam kilka się pojawiło. Adrian pyta, Jakub Koper, nie wiem czy znasz, czy to pseudonim, Adrian, dlaczego Wolin nie jest tam, gdzie powinien być, zmarnowany talent? Kamil Woliński, taki mój kolega z szatni juniorskiej, bardzo dobry piłkarz, może troszeczkę brakowało mu takiej warunków fizycznych, ponieważ był bardzo małym zawodnikiem, ale myślę, że czy zmarnowany talent, no, chyba jeszcze nie zmarnowany, jeszcze z tego co wiem, gra w Błękitny Gąbin, więc i tam sobie dobrze radzi, też byłem na jednym meczu, bardzo dobrze wyglądał, więc myślę, że jeszcze jest młodym zawodnikiem, bo też ma, tak jak ja, 22 lata, więc wszystko się może różnie potoczyć, tak? Wiadomo, jak to w piłce bywa. Dokładnie. Dawid Mroczkowski. O, to jest też ciekawe pytanie. Wolisz grać sam z przodu, czy na dwóch napastników? Szczerze, wolę grać na dwóch napastników, ponieważ czuję się wtedy lepiej, ponieważ teraz grałem też w drugim zespole z Tomkiem Walczakiem na dwóch napastników. On też taki był, że często schodził po piłkę, obserwował uwagę obrońców, a ja sobie mogłem schować się za plecy, czekać na piłkę prostopadłą czy za plecy, tak, i kończyć sytuację. Myślę, że na jednego napastnika jest ciężej, trzeba więcej utrzymywać piłek, więcej zgrywać, ale tak mówię, no dużo nauki jeszcze i na jednego napastnika też damy radę. Damy radę, dobra. Dawid pyta dalej, to już trochę o tym powiedzieliśmy, ale miałeś bardzo dobry sezon w czwartej lidze, myślisz, że uda ci się postrzelać na poziomie pierwszej ligi? W pierwszej lidze już byłem w Stomilu Olsztyn, w rundę strzeliłem 5 bramek, byłem tam jedną z głównych postaci. W tej rundzie mi się wydaje, że czemu jak nie w Stomilu, to czemu też nie w Płocku, tak? Dokładnie. Wiadomo, teraz pierwsza liga będzie bardzo mocną ligą, ale mi się wydaje, że też mamy bardzo dobrą ekipę zawodników, którzy grają kreatywnie do przodu, pomocników szczególnie. Duża rywalizacja jest, tak samo są naprawdę chłopacy solidni. I myślę, że nic tylko walczyć, grać i zdobywać bramki w pierwszej lidze. Mówiłeś o Jacku Żabce. Jacek pyta, ile Adrian wypycha na klatę? Ale to pozwoli, że nie odpowiemy na to pytanie, bo o to pytałem Cię też na vlogu bodajże z trzeciego dnia, więc Jacka zapraszamy do obejrzenia tego naszego trzeciego odcinka, tam odpowiadać. Może też nie tak do końca z pewnością taką, jaką myślę, masz w wojsku, ale to będzie wystarczająca odpowiedź, a my sobie też nabijemy wyświetleń jednocześnie.
Zalewska Asia, jakie masz uczucia wchodząc na boisko? No to jest coś po prostu, co robię od dziecka, co kocham. To mnie po prostu uspokaja, tak? Wchodzę na boisko i nie myślę o niczym, tylko o tym, żeby zdobyć bramkę, wygrać mecz i pokazać się jak najlepiej. Za każdym razem, kiedy mam taką okazję. Tu Asia zadała kilka pytań. Jaki zawodnik jest twoim idolem? Myślę, że jak w większości z moich czasów Cristiano Ronaldo. Ale też Ronaldo Nazario. O. Myślę, że na czacie mogą się pytania pojawić na ten temat, ale to poczekamy. Chyba, że chcesz już od razu coś nawiązać do tego. Wszystko w swoim czasie, tak w swoim jest. Tempie. Czy chciałbyś wyjechać grać za granicę? Myślę, że każdy zawodnik chciałby wyjechać grać za granicę na wysokim poziomie. Też byłem w Mielcu z trenerem Majewskim, rozmawiałem też o takiej sytuacji właśnie, żeby gdzieś się udać za granicę po pierwszej rundzie, gdzie rozegrałem 7 czy 9 spotkań. Była taka propozycja nawet i okazja, no ale myślałem też, że będę grał więcej minuty i meczów, zagram więcej w Mielcu. Chciałem zostać, no ale no nie podjąłem się tego. A może zdradzić, co to był za kierunek chociaż? Już nie mówiąc o drużynie. Po prostu Skandynawia. O. Skandynawia, okej. Okay. Dobra, kto z twoich najbliższych najbardziej ci kibicuje? Myślę, że tak jak kibicują mi moi rodzice, to nie kibicuje mi nikt. Tak samo moja kochana babcia, która pod każdym nawet postem i sobie post pisze cały czas i mnie dopinguje. Myślę, że cała moja rodzina, czy ciocia, czy wujkowie, wszyscy są naprawdę tacy, którzy oglądają piłkę nożną i kibicują. No pozdrawiamy z tego miejsca. Dobra, ostatnie pytanie od Asi. Od kiedy grasz w piłkę? Od 6 roku życia. Krótko. Krótko. Antoni Kaźmierczak. Uważasz, że stać was na automatyczny awans do Ekstraklasy w nadchodzącym sezonie? Odpowiem od razu, że myślę, że tak. Choć liga jest bardzo mocna, wiadomo, teraz też jest Wisła Kraków, jest Podbeskidzie, Górnik Łęczna, Termalika. Są bardzo mocne zespoły. Ale myślę, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym i też nie ma ani nikogo lekceważyć, ani się nikogo obawiać, tak? Dobra, patrzę jeszcze na Facebooka. Nie wiem, czy to jest do końca pytanie do ciebie, ale Robert pyta, czy w końcu dostaniesz prawdziwą szansę na pokazanie się w pierwszej drużynie? Czy jesteś na to gotowy? Gotowy, myślę, że jestem. Czy dostanę szansę, to wszystko zależy ode mnie, też od szczęścia, wiadomo. I od tego po prostu też, czy trener będzie mnie widział w zespole, w składzie. Dobra, to był Facebook w takim razie. Możemy przejść na Instagrama. Real czy Barcelona? Tak lubię. Real Madrid. Od dziecka Manchester United i Real Madrid. Osmański pyta, co powiesz o e-sportowej ekipie Ajax Boys oraz jakie są ich realne szanse na występ na kolejnym turnieju Major Last Premier? Rozumiem, że śledzisz scenę e-sportową. Tak, tak. Tutaj praktycznie codziennie gramy z chłopakami w Counter Strike'a. Mamy też swoją właśnie ekipę o nazwie Ajax Boys. Mamy nawet, tutaj się pochwalę, swój własny gaming room, gdzie wchodzi 5 osób. Często właśnie sobie tak pykamy 5 na 5. Na przykład też z innymi ekipami z Ekstraklasy, czyli z Fokrachów graliśmy też ze Skolą, ze Zniczem Pruszków. Naprawdę było dużo takich sparingów, sporo wygranych, tam też się zdarzyły jakieś przegrane. Pozdrawiam oczywiście chłopaków z Ajaxów, trzymamy za was kciuki i za mnie tak samo, żeby właśnie dostać się na ten upragniony major, tak, bo to już są naprawdę emocje i naprawdę wielki turniej. Coś jak Liga Mistrzów w piłce nożnej. Dobrze, tak patrzę, czy tu jeszcze się pojawiły jakieś pytania w tematyce sportowej. Wydaje mi się, że gdzie indziej jeszcze, ale to przejdziemy do tego. Tu jeden z użytkowników zadał kilka pytań. Wydaje mi się, że być może jakiś twój znajomy, bo to chyba takie pytania pojawiły się też i dosyć prywatne, z prywatnego, życia prywatnego. Ale spróbujemy to przesiać w miarę możliwości. Śledzisz wszystkie gale free fightowe? Może nie wszystkie, ale ale kojarzysz. Ostatnio to ogląda się z chłopakami właśnie teraz, była ostatnia gala, więc oglądaliśmy. No i właśnie chyba też tu jest o to pytanie. Ale czy dałbyś radę wystąpić na następnej edycji? To jest akurat Prime Show MMA.
Myślę, że teraz jeszcze nie, jeszcze teraz obowiązuje mnie kontrakt, gdzie są podpisy jeszcze rok czasu, więc myślę, że nie byłoby takiej możliwości, ale tak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, więc może kiedyś się nadarzy do tego okazja. No, teraz Słobek Peszko też swoją federację otwiera. Może tutaj nasz klub, jako tak zaprzyjaźniony z tym zawodnikiem, może by przymknął oko i dostałbyś szansę i możliwość. No, mówię, jeżeli już nie będę grał w piłkę, no, ale na razie tego nie zakładam, tak. Ale jeżeli bym nie grał w piłkę, to myślę, że jak będę ciutkę starszy na starsze lata, możemy coś pomyśleć. Czyli budujemy Adrianowi teraz Instagrama. Zostawiamy obserwacje, żeby było ich jak najwięcej, żeby po karierze już można było śmiało iść w kierunku sportu walki. Jak myślisz, Jacek Murański wygra jakąś walkę w swojej karierze? Myślę, że nie. I tu dalej pytanie o Jacka Murańskiego. Co sądzisz o walce Najman-Murański? Kto wygra? No to chyba też odpowiedź jest ta. No ciężko wygrać, naprawdę powiem szczerze, że ciężko wygrać, ponieważ obaj mam... W każdej walce praktycznie nie przegraną, tak? Ale myślę, że jakby już miałbym coś postawić, to byłby to Marcin Najman. Z twojego złego, to się z mówi. Z twojego złego. Dobra, czy pamiętasz, jak w juniorach trener wyrzucał cię z treningu za gadanie? Zdarzały się takie sytuacje. Ja też jestem taką osobą emocjonalną, tak? Która często wyraża swoje niezadowolenie. Często też miałem nieprzyjemności z trenerami, ponieważ mam taki, można powiedzieć, troszeczkę nonszalancki styl. Lubię zagrać jakąś piętą albo zrobić jakiś zwód, co nie zawsze jest potrzebne. Ale u trenera Majewskiego zawsze, jakby w drugim zespole, zawsze mi powtarzał, żebym cztery bramki na pięć sytuacji, żebym cztery bramki strzelił normalnie i jedną piętą. W Olsztynie strzeliłem cztery normalnie i piątą strzeliłem piętą. No. Więc myślę, że go posłuchałem i jest z tego zadowolony. Dobra, tutaj widzę, że też jeśli chodzi o nawiązanie do trenera. Który trener w ciebie wierzył najbardziej? Mirinho czy Syberia? Myślę, że trener Mirinho, tak. To był taki trener Mirek Kostowski, który nawet ostatnio w wieku 56 lat chyba w A-klasie strzelił bramkę, dająca utrzymanie zespołowi bezpośrednio rzutu rożnego. Super historia. Za jego kadencji też w lidze juniorskiej strzeliłem bodajże 42 bramki w sezonie. Więc to też naprawdę był wyczyn. No pozdrawiamy pana Mirka również. Jak może najbardziej. Nas pamiętasz, Szczutowski napastnik zadycha, a potem urodzony snajper. Tak, to są właśnie słynne słowa trenera Kostowskiego, który miałem sytuację bodajże w drugiej połowie na samym początku. Nie trafiłem z bliskiej odległości i mówi napastnik zadycha. Po 5 minutach strzelam bramkę, on mówi urodzony snajper. I to są historie chyba, na które kibice też czekają. Dobra, pamiętasz swojego najładniejszego gola w karierze? I tu jest podpowiedź, rozumiem. Czy to była bramka z główki, z połowy, czy może jakieś inne trafienie? Strzeliłem kiedyś bramkę bodajże z 35 metrów z głowy. Piłka mnie tak jakby nabiła, po prostu dołożyłem i ona wpada do bramki, ale myślę, że najładniejsza i też na wagę 3 punktów w 85 minucie strzeliłem w Stomilu Olsztyn właśnie piętą, z puszczonej połomice. Okej, tu jeszcze jest jedno pytanie w nawiązaniu do freak fightów. Co sądzisz o porażce Don Casio na Prime 5? Myślę, że nie ma osób niepokonanych. Każdy w końcu musi przegrać. Też kreował się na takiego zawodnika, który z każdym wygrywa. Mi się wydaje, że też troszeczkę zlekceważył, tak, Dominika Zadorę. A z tego, co ja tam śledzę, też wiem, że on uczestniczył w KSW, też był mistrzem fenu, więc to też nie byłby lekto. Dokładnie. I po prostu zderzył się z rzeczywistością. Mocno dosyć. Dobra, dalej kolejne pytania. Tu jest Tomasz, jeden z trenerów chyba, jeśli się nie mylę, pyta, jak ci się trenuje w Sportowym Płocku, ale to pytanie, no w sumie odpowiedziałeś już wcześniej. Już podpowiedziane. Kubus 2004. Czy znasz jakieś płockie drużyny orlikowe? Jeśli tak, to czy jest szansa na wspólny trening? Myślę, że żadnych orlikowych zespołów nie znam, ale czy szansa na wspólny trening będzie? Mi się wydaje, że tak. Tylko trzeba się odezwać. Dokładnie. W odpowiednim czasie i momencie. To budujemy dalej lajki i obserwacje. Twój adres, twój Instagram? Po prostu Adrian Szczutowski. Wyszukujemy, obserwujemy, piszemy i zobaczymy, jak nadarzy się czas, to może potrenujecie. Jaka jest twoja najładniejsza bramka? No to chyba to już było. Tak jest.
O, niejaki Krysiak 92 pyta. Jaki masz cel, wyzwania na nadchodzący sezon? Jaki mam cel? Na pewno cel, który mnie bardzo męczy. Zadebiutować w końcu w lidze Wiśle Płock, ponieważ jestem już tutaj 4 lata ponad grubo. I cały czas nie daje mi to spokoju, że tylko zagrałem w jednym spotkaniu pucharowym. Więc myślę, że to będzie taki mój główny na początku cel, zadebiutować tutaj, tak. I Mroko też, myślę, że to można połączyć, ale Mroko pyta, Adrian, ile brameczek w tym sezonie? No tak jak mówiłem na początku, może zdaje mi się, że bym w końcu rozegrał pierwszy mecz, a bramki i asysty same przyjdą. Dobra. Kulik W pyta, co cię skłoniło do gry w piłkę? Co mnie skłoniło do gry w piłkę? Od młodego gdzieś tam w szkole była ta piłka nożna, czy jakieś SKS-y u trenera Mikołajczyka. Potem poszedłem właśnie do Wisły Płock. Ale mi się wydaje też, że głównym takim, który mnie zaprowadził, to był mój ojciec, który też jest bardzo, bardzo zakorzeniałym fanem, którego pozdrawiam. Też część pytań się powtarza. Jak myślisz, awansujemy w tym sezonie do Ekstraklasy? Odpowiadałeś. Czy grasz w FIFA? No to też już rozmawialiśmy. O, no i też jest pytanie od użytkownika Głuchowski. Kiedy walka z Fabianem Hiszpańskim? No, ale to też już tak wstępnie rozmawialiśmy. Jesteśmy gotowi, zwarci gotowi. To trzeba zorganizować. Majo 4, podłoga 2-0. Pyta, czy były oferty? Rozumiem, że chodzi o to aktualne jeszcze okienko transferowe. Czy były oferty odejścia z Wisły Płock? Tak, były dwie takie oferty na stole. Nadal są, ale myślę na razie, że trzeba się skupić na tym, co jest tutaj w Płocku. Ja też nie ukrywam, tak jak mówiłem, bardzo chciałem zostać w tym Płocku. Tutaj jestem wychowankiem, jest nowy stadion, warunki są naprawdę bardzo dobre. Szatnie znam, jestem tutaj naprawdę. Myślę, że tylko Mateusz Foch jest tutaj dłużej ode mnie, więc jestem tutaj no, najdłużej, mi się wydaje, stażem w tej szatni. Wiadomo, zawodnicy się zmieniają, a... Jasne. Dobrze, niejaki Adi Tokarski jeden pyta. Zapytajcie Adriana, jak wspomina Mirka Kosowskiego, bo już rozmawialiśmy, i trenera Wenerskiego? No, trenera Wenerskiego. Też był to ciekawy moment w mojej karierze. Na początku też przychodziłem z juniora, bo potem u trenera Wenerskiego była CLJ-ka, gdzie był starszy rocznik łączony 9-9, rocznik 2000. Też nie wiedziałem, czy będę w tym roczniku, czy będę w roczniku niżej. Na pierwszym treningu się nie pojawiłem, ponieważ nie dostałem informacji, czy mam przyjść na trening. Trenerowi Wenerskiemu się to bardzo nie spodobało. Nie chciał mnie wziąć na obóz i mnie nie wziął na obóz. Jeszcze wspomnę o tym, że w Gierce, pamiętam to do dzisiaj, w Gierce przed obozem wewnętrznym strzeliłem 3 bramki, było 3-0. A mimo tego trener Wenerski nie wziął mnie na obóz. Potem byłem najlepszym strzelcem naszej drużyny, oczywiście w CLJ-ce, ale też nie występowałem w pierwszym składzie. Praktycznie wszystkie, większość meczów zagrałem z ławki. Czyli to taka mała zadra została? Myślę, że tak. Ale trenera Wenerskiego bardzo lubię i pozdrawiam i dobrze go wspominam. Wiktor pyta, z kim jesteś w pokoju? Z Benjaminem Czajką jestem w pokoju, z Oskarem Klonem i z Piotrkiem Zielińskim, ale goszczę najczęściej w pokoju 205, większość mojego czasu. Zapraszamy, pokój 205 na dół. Może lepiej nie. Z ciekawości zerknę, ilu mamy widzów? 88 osób. Do czatu przejdziemy jeszcze, także spokojnie. Mały rekord się szykuje może. 92 osoby. Ojej, tutaj trochę tych wypowiedzi się nazbierało. Dobra, przejdziemy do tego jak najszybciej. Olaf pyta, czy twoim trenerem był Łukasz Pachelski? Tak, Łukasz Pachelski jest nawet byłym zawodnikiem Wisły Płock, grał na Mistrzostwach Świata bodajże U20 z tego co kojarzę. Mega talent, też jego tata tutaj grał w Wiśle. Bardzo, bardzo podobno, to nie moje czasy, ale z tego co słyszałem, bardzo dobry zawodnik. Wyróżniający się w tamtej porze, niestety zerwał wtedy więzadła w kolanie i musiał przerwać swoją karierę piłkarską. Zajął się treningami takimi personalnymi, z młodymi osobami. Ja do niego też poszedłem, ponieważ też znał się on z moją rodziną. Poszedłem do niego jako młody chłopak, też jestem mu za wszystko bardzo wdzięczny, ponieważ nauczył mnie koordynacji ruchowej, co przy moim wzroście nie jest łatwe, ponieważ mam prawie 2 metry blisko.
I co nie spotkam teraz trenera, to po prostu każdy trener mówi mi, że mam bardzo dobrą technikę biegu i koordynację ruchową. No i super, w takim razie pozdrawiamy trenera Łukasza. Dokładnie. Tom Dopio. Spytajcie się, czy Adrian nadal tyle Nutelli je, tutaj cytuję, czy już odżywianie przestawił? Coś mi to mówi, chwileczkę. Tak, to jest kolega Tomi, u którego kiedyś byłem na turnieju Polonia, grałem też w Polonii Warszawa. Byliśmy na turnieju w Niemczech, mieszkaliśmy u rodzin innych, co było też dla mnie strasznym przeżyciem, pamiętam, bo miałem wtedy 12 lat, bardzo tęskniłem za rodzicami, pamiętam, płakałem co nocy w poduszkę. Tomek, bardzo pamiętam, był, to był Niemiec, ale on miał korzenie polskie po prostu. Był bardzo taki pomocny, jego tata tak samo. Też tam nie chciałem właśnie nic jeść, bo ja taki byłem, jak byłem młodszy, że mało, że po prostu rzeczy lubiłem. Właśnie bardzo lubiłem Nutellę, też kanapeczki z Nutellą mi robili, więc dziękuję bardzo za to. Potem też się spotkaliśmy w wieku bodajże 15-16 lat w Ustce chyba na wakacjach, więc bardzo fajna historia. Teraz jeszcze jakiś kontakt utrzymujecie, czy już tak sporo? Tak, tam na Instagramie co jakiś czas się wymieniamy kontaktem. Okej. Szymon znowu, Szymon pyta ponownie, ile bramaczek wpadnie w tym sezonie, ale to już rozmawialiśmy. Nie wiem, czy to pytanie takie luźne, czy też jakaś historia za tym się wiąże. Tosty z keczupem czy bez? Pyta Alan. Nie, to chyba bez historii, ale bez różnicy, czy bez, czy z, tak samo smakują. Dobra, Wolfram pyta, jak oceniasz Płock jako miasto do życia? Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne miasto. Mam tutaj tak samo rodzinę, więc tutaj jest mi dobrze. Byłem też w Mielcu czy w Stalowej Woli na Podkarpaciu, więc nie ma co, tak jak dużo osób narzeka na Płock, nie ma co narzekać na Płock, bo to jest naprawdę bardzo fajne miasto. Mamy molo, mamy parę restauracji fajnych, gdzie zjeść. Więc nie ma co narzekać, tak? Dobra, i to było na tyle. Przejdźmy na czat na żywo. 87 osób w tym momencie. Może ja teraz wyjdę z jakąś taką inicjatywą. Też z chłopakami tutaj gadaliśmy, z Łukaszem Sekulskim, z Krzysiem Janisem. Damy taki quiz dla kibiców. Dawaj. Dla pierwszej osoby, która zgadnie na czacie. Co? To może się wstrzymamy i poczekamy, bo trochę tych pytań jest, żeby mi to gdzieś nie umknęło. Co? Co ty na to? Okej, dobra. Chyba, że to jest trudne pytanie i ta odpowiedź za szybko nie padnie. Nie, okej, to wrócimy do tego. To przejdźmy tutaj. Jesteśmy już około pół godzinki, więc jeszcze chwilę mamy. Nie wiem, czy zresztą to pytanie się powtórzyło. Wcześniej go nie przeczytałem, więc nie wiem, czy może to historia jakaś. Adrian, kto cię uderzył? Na razie nikt. Okej. Ale czekamy na Fabiana. El Maestro napisał, że z kosą masz konflikt. Nie wiem, czy coś ci to trener Mirek Kosowski pewnie, okay. Ale to taki w formie żartu. Dobra. No, czy Szczuto będzie do gry w pierwszej lidze? To też już rozmawialiśmy. Kiedy wracacie do Polski? W piątek gramy jeszcze ostatni sparing i w sobotę już będziemy wracali. Długa podróż, ale bezpiecznie, więc w sobotę już będziemy na miejscu. Tutaj domyślam się, że może być jakaś historia związana. Michał Buraczyński coś ci mówi? Nie. Nie. Okej. Okay. No to chyba nie było tematu w takim razie. Bo pytał o grę na PS4. To nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, dobra. Wiku Isa napisała, albo napisał, chociaż różowe logo, więc możliwe, że kobieta dawa 1-1 w CS-a. Zapraszam. Tyle odpowiem. Nie boję się wyzwań, też grałem właśnie też z takimi ludźmi, których nawet nie znam, którzy na nie właśnie pisali, bo często wstawiam jakieś screeny, czy z jakiegoś turnieju, czy z gry z chłopakami na Instagrama, też mi dużo osób odpisywało i często też się mierzyłem z kimś jeden na jeden, czy właśnie ekipa na ekipę, ale na razie jeszcze nie było takiej osoby, która by z nami wygrała. O. Z takich osób właśnie, których nie znam. El Maestro pyta dalej, czy pamięta mocne petardy Szczurka na meczach? Tak, no Kamil Szczurowski to był też taki zawodnik, który w wieku 13-14 lat grał w roczniku 96, czyli 4 lata starszym od siebie. Miał bardzo mocny strzał, był taki troszeczkę większy chłop. Bardzo dobrze go wspominam, to też jest do teraz mój dobry kolega. Gdzieś tam też mamy kontakt, więc pozdrawiam go tak samo.
LeBron pyta, co myślisz o ucieczce Adriana Ciosa z gali Prime MMA 5? No moim zdaniem nie powinno tak się robić, ponieważ jeżeli godzisz się na kontrakt, podpisujesz kontrakt z, czy nawet z zespołem w Ekstraklasie, czy właśnie w jakiejś gali, to nie powinno się robić takich rzeczy, ponieważ to szkodzi i tobie wizerunkowo i kibice chcieliby to obejrzeć, a robisz taką rzecz, no i oni są zawiedzeni i ty na tym tak samo tracisz. I federacja na tym traci. Z ciekawości, jesteś jakimś szczególnym fanem którejś z konkretnych federacji? Myślę, że tego nie. Tego było pełno w pewnym okresie. Tam zostały chyba dwie główne w tym momencie, może trzy. Mówimy o Freak Fightach, tak? Tak jest, tak. Nie, myślę, że nie. No ale takie najpopularniejsze MMA, tak, które myślę, że każdy gdzieś tam słyszał, obiło się o uszy. Dobra, czy uważasz, że Piotrek z Wisły 2000 będzie dobrym zawodnikiem MMA? Nie wiem, ponieważ nie miałem okazji z nim nigdy ani sparować, ani trenować, ale z tego co widziałem, to tam sobie dobrze radzi i oby tak dalej. Okej. Tutaj kolejne pytanie o Freak Fight. Jaka kwota przekonałaby cię, aby wystąpić w takiej gali? No to już myślę, że zachowam dla siebie. Polski Kasanowa pyta. To już rozumiem, że mogą się zaczynać pytania z góry. Opowiesz nam historię pewnego zdjęcia w lustrze? Było kiedyś takie zdjęcie za młodzieńczych lat, ale przypomnijmy ten temat. Dobra. Widzę, że ktoś chyba bacznie obserwuje naszą rozmowę. Bo jest pytanie, jakie znaczenie ma dla ciebie tatuaż opaska na nadgarstku? Tutaj mam piłkę, którą miałem w sercu na prawej stronie. Po zewnętrznej stronie, po wewnętrznej mam swój numer 16. Szczęśliwy taki mój numer, z którym zawsze grałem od dziecka. Teraz ma go Fabian Hiszpański niestety, ale myślę, że powalczymy i odbiorę mu ten numer w przyszłości. Gdzie jest Bolin? No, ale to już też wspominałeś. Cielunia, jeśli mówi ci to coś, pyta, albo napisał w zasadzie twierdząco. Trochę masz fryzurę na Nazario. Ale to... O, Adam pyta, kiedy fryzura na Ronaldo? No właśnie tak z chłopakami o tym myślimy, żeby wziąć maszyneczkę tutaj, tył wygolić, ponieważ ostatnio poddałem się w grudniu przeszczepowi włosów i teraz sobie rosną swoim życiem. Tutaj troszeczkę góra mi rośnie bardziej, tam tył troszeczkę wolniej i tak wygląda to trochę, jakbym miał taką grzyweczkę, taką czapeczkę, jak właśnie się śmiejemy na Zario. Ale naprawdę, jeśli do tego dojdzie finalnie, to chętnie wpadniemy tam z kamerą, żeby to uwiecznić. Nie wiem, czy zrobimy to na żywo, ale na pewno fajnie by można było to zmontować, jeśli się finalnie zgodzi. Myślę, że możemy zrobić jakiś challenge. No właśnie, to zaraz wrócimy jeszcze do tego, o czym wcześniej wspominałeś. Na pewno się ucieszą chłopacy z 205. Na pewno czekali na ten moment. Czy można autograf, jak wrócicie do Płocka? Myślę, że nie ma najmniejszego problemu z tym. Kto twoim zdaniem z drugiego zespołu najbardziej się wyróżnia? Jest paru takich zawodników, którzy wyróżniali się w drugim zespole. Też teraz są przesunięci właśnie, nie wiem, czy na stałe, czy po prostu na obóz dostali szansę pokazania się w pierwszym zespole. Kuba Maślak, czy Gleb Kuczko, Kuba Miarka tak samo, Szymon Leśniewski. No jest paru tych zawodników, którzy grali w drugim zespole i pokazywali swoją jakość, dlatego tutaj teraz otrzymują szansę od trenera Stekanowskiego. Maroko pyta, czy będzie transmisja jutro z meczu z Jagą? Jutro nie gramy z Jagą, jutro gramy tak, ze Spartakiem. Ale ja też się na tym pomyliłem, bo jest taka informacja na Fleskorze, że gramy dwa sparingi ze Spartakiem Trnawą i drugi jest z Jagiellonią. To dla jasności gramy jutro tylko jeden ze Spartakiem Trnawą, tak właśnie jak wspomniałeś. I z tego meczu będzie transmisja. Nie wiem, czy to pytanie jest jakieś mocno prywatne. Od Cielunia? Myślę, że tak. To przeczytam. Prywatne w sensie, czy... Nie, takie... No, możemy. Prywatne, ale... Powiedz historię, jak Brząkal pianki kleił? Tak. Tak jak wspominałem, mamy swój własny gaming room. Sami go robiliśmy, sami wszystko kupowaliśmy. Po prostu jednego dnia musiałem już wyjechać do Mielca, ponieważ to było w okresie, jak byłem w Mielcu. Musiałem wyjechać do Mielca i dwóch kolegów zostawiłem z klejem do pianek wygłuszających. I po prostu jak wróciłem, to
to pianki już były nie na suficie, a na podłodze. No. To jedna sytuacja, a też druga sytuacja była taka właśnie z Patrykiem Brzonkalskim. Też na pewno ogląda i zadaje pytania, więc pozdrawiam. Była też taka sytuacja, że coś robiłem, nie wiem, ledy chyba na podłodze i trzymałem sobie w ręku, coś jedliśmy, taką jakąś przegryzkę, jakąś kurczaka, czy nawet jakieś fryteczki ktoś nam zrobił, taką przegryzkę mieliśmy. Mówię, podtrzymaj na chwilę, bo każdy miał osobne swoje opakowania. Mówię, podtrzymaj na chwilę, pomóż mi z tym ledem, trzymaj mi kabel, ja tam na dole patrzyłem. Tak tam się trudzę na dole, nie mogę tego zrobić, patrzę. On zamiast trzymać kabel, to się odwrócił i ja tego kurczaka, tak. Ja też wspomnę, że on jest taki też troszeczkę tęższy, tak, więc mieliśmy ubaw. Ale udało się finalnie wszystko tam skleić i wszystko działa tak, jak powinno. Wszystko jest bardzo dobrze zrobione. Też dziękuję chłopakom za pomoc, bo też pomogli z tym wszystkim i to nie było łatwe. Dobra. Czy jesteś, Kurczak pyta, czy jesteś najszybszym zawodnikiem w pierwszej lidze? Kiedyś padło takie zdanie z ust redaktora właśnie w Olsztynie. Ale myślę, wydaje, że sprawdzimy to w tym sezonie. Także trzeba obserwować każdy mecz i weryfikować. Nawciarz 1947. Chciałbyś razem z Najmanem wziąć udział w Turbo Kozaku? Nie wiem, czemu z Najmanem? Nie, myślę, że z Najmanem nie, ale myślę, że solowy udział już jak najbardziej. Kiedy z Bartkiem Ignacikiem właśnie miałem na Ekstraklasa Cup FIFA przyjemność. On prowadził po prostu wywiad, taki mnie zaprosił na wywiad. Więc teraz myślę, że w Turbo Kozaku jak najbardziej też bym się sprawdził. No to jeśli Bartek by nas oglądał, no to mamy chętnego do sprawdzenia się. Roku napisał, że Adrian Szczutowski powinien mieć 99 tempa w FIFA. Taka propos pytania od niej. Myślę, że i tak mam dużo tempa w FIFA, ponieważ dostałem teraz na karcie rok temu 72 tempa, co jest naprawdę dobrym wynikiem jak na napastnika i tak samo też o takiej sylwetce, posturze jak ja, tak? Bo też nie należę do najniższych zawodników. Myślę, że jak ktoś gra w FIFA na kartę myśliwe, to jest plus 10, więc 82 myślę, że jak na brązową kartę, to nie ma tragedii. Nie ma co narzekać. Dobra. Koller pyta, czy rozważasz przedłużyć kontrakt z Wisłą? Zobaczymy, tak. To też poniekąd nie zależy ode mnie i też zależy, tak? Bo to też zależy, jak ja się pokażę, jak się pokazuję do tej pory, jak trener Staganowski Marek mnie tutaj widzi. Też zależy, będzie teraz nowy prezes na dniach, z tego co wiem, więc zobaczymy. Dobra. Krycha pyta, czy strzeliłeś woleja z 20 metra? Tak, i to nawet całkiem niedawno. Myślę, że w meczu z Przasnyszyn w czwartej lidze na wyjeździe. Niestety mecz przegrany. Asystował mi właśnie chyba Łukasz Sekulski. No, trochę już na to pytanie odpowiedziałeś, ale tak dla jasności. Jeśli nie przebijesz się do pierwszej, w pierwszej lidze, czy rozważyłbyś wypożyczenie na przykład do trzeciej linii? Myślę, że tak, że szukałbym czegoś na poziomie centralnym. Tak jak mówiłem, też jest tam jakieś kilka opcji, tak, ale na razie o tym nie myślę. Na razie jestem tu i teraz i daję z siebie 100%, ale myślę, że też, że jakbym gdzieś widział, że pod koniec też okienka tak nie występował w meczach, no to naturalnym było to, jestem młodym zawodnikiem, ostatnie pół roku tak samo grałem, tylko w czwartej lidze. Nawet bym powiedział, że rok czasu, bo to jeszcze wcześniej w lato tylko trenowałem z pierwszym zespołem, a nie grałem, więc też bym chciał na ten poziom centralny, tak mogę powiedzieć, się wbić i pokazać swoje umiejętności w końcu. Patryk Brzonkalski jest na czacie, bo komentuje, wiem, że tu chodziło o ten kolegę. Właśnie, bo Patryczku. Ponownie padło pytanie. Żeby się nie zemścił za tą historię właśnie z kurczaczkami. No właśnie padło pytanie, bo w sumie o to wcześniej nie było, takiego pytania nie było, to już sam dopowiedziałeś, ale jeden z użytkowników zapytał, co się stało z twoim KFC podczas klejenia pianek. No, ale to już znamy odpowiedź. Komentarze dalej. Czekamy na TS po live'ie. Jakub Krysiak. Czy kolor włosów mu się zmieni na jednakowy? No ale to już też chyba wytłumaczyłeś. No, troszeczkę jest ten kolor na przodzie troszeczkę ciemniejszy, ponieważ włoski były pobierane z tyłu i jeszcze chwili potrzebuje, żeby się wyrównał. A jak nie, to pofarbujemy tak jak kiedyś, na biało może. Albo zetniemy tył i będzie sama góra. Dokładnie. Zobaczymy. Dobra, tutaj dalej widzę, zapraszam na TSK po live'ie.
Komentarz Adrian, nie denerwuj się, tak kochamy Cię. Ja się nie denerwuję na razie, to jest przyjemna atmosfera, więc, tak jest. Więc nie mam co się denerwować. Kurczak pyta, Twoja najładniejsza bramka w karierze i dlaczego była ona z Legionowią w juniorach? Tak, to była bardzo ładna bramka, pamiętam, jest gdzieś nawet na YouTubie, nawet ostatnio oglądałem. Grałem w pierwszym roczniku też w 99, pojechaliśmy na Legionowie. Najpierw grał młodszy rocznik, potem graliśmy my. Bramkarz chyba, czy obrońca jakiś wybił, stałem na kole, na połowie i kopnąłem taką świecę z połowy, kopnąłem do bramki świecę. Bramkarz troszeczkę był niższy i po prostu za kołnierz mu wpadł. Więc chyba taka najdłuższa moja bramka, tak, najdłuższy dystans. Czyli kilka tych ładnych bramek się nazbierało już w karierze, bo tak wcześniej wspominałeś o nieco innych. No troszeczkę, wiadomo, grałem też na pozycji napastnika, no, tak jest. Trochę tych bramek trzeba strzelać. Jest pytanie, czy pozdrowisz Wisłę Płock 2010? Pozdrawiam 2010 Wisłę Płock. Myślałem, że 2008, bo teraz właśnie robię studia, tak, i właśnie po prostu nie miałem okazji prowadzić nawet lekcje z chłopakami 2008 rocznika. Od trenera Lewandowskiego. Może gdzieś dalej jeszcze jest pytanie o rocznik 2008. Na razie nie widzę. Nie wiem, nie znam. Mikołajczyk, czy Mikołajczyk wkasywał Ci spodenki? Rozumiem, że też jakaś historia. To jest pewnie o trenerze Mikołajczyku ze szkoły podstawowej 22. To były takie bardziej SKS-y niż jakaś drużyna czy coś. Po prostu wtedy mieliśmy 6-7 lat i może tak było po prostu, że trzeba było wkasywać wtedy, bo też była taka moda, prawda, że wkasywało się tę koszulkę w spodenki. Dużo Twoich znajomych jest. Czy zdarza Ci się czasami chodzić w korkach, tak jak kiedyś w szkole podstawowej? Też mam właśnie dużo takich historii. Kiedyś się wygupiłem, pamiętam, dostałem na święta nowe korki, pamiętam, takie zielone, merkuriale. Byłem tak nimi zafascynowany, że je po prostu założyłem do szkoły. Jak nauczyciele zareagowali? Nauczyciele może... Nie wiem, czy to pewnie był jeszcze mógł być ten etap, gdzie trzeba było zmieniać te buty, czy... Nie, właśnie może tak to właśnie było inaczej, że przyszedłem normalnych, a po prostu zmieniłem na korki. No to jeszcze lepiej. Nauczyciele myślę, że nie widzieli tego, ale chłopacy tam, no wiadomo, też tak byli. Już byłem w takiej klasie, gdzie tam parę chłopaków grało w piłkę, no to lekka beczka była i do dzisiaj pamiętam, jak wypominają właśnie. Czy zawalczyłbyś na Fame MMA? To mamy. Czy pozdrowisz Wisłę 2010? Znowu to już mamy. Adrian, co sądzisz o Krystianie Dzierzbie? Wojo 98 pyta. Znam Krystiana. Parę razy właśnie grywałem z nim na Orliku. Ostatnio też miałem okazję zagrać mecze. Pozowałem za kartki Wiślewa Płoc, zagrałem mecz w Trójce. Myślałem, bo on gra chyba w zespole Łowianka Lwówek. Ale dziecko mu się z tego co wiem urodziło, więc życzymy szczęścia i powodzenia. I tak nie było go na tym meczu, więc się nie udało spotkać. Tak jest. Lećmy dalej. Za chwilę godzina nas... za chwilę godzina minie, także musimy przyspieszyć. Z jakim najlepszym zawodnikiem grałeś i przeciwko jakiemu grałeś? Myślę, że najlepszy zawodnik, z jakim grałem, zarówno jak i grałem z nimi przeciwko niemu, to jest Ricardinho, który tutaj był w Polsku. Na mnie zrobił ogromne wrażenie. Taki zawodnik właśnie techniczny, Brazylijczyk właśnie. Ja lubię taki styl, więc myślę, że on. Znowu gdzieś ta Brazylia się przewija. Dokładnie. Jaki najlepszy zawodnik młodzieżowy w Wiśle? Tu już wspomniałeś o tej dwójce, więc nie wiem, czy możemy to podpiąć. Chyba, że chcesz coś dopowiedzieć. Jest paru zawodników teraz młodzieżowców, tak? Jest Paweł Chrupała, jest Radek Sielemęcki. Myślę, że jest paru zawodników i chłopacy są teraz właśnie z drugiego zespołu. Wróci jeszcze do nas, jest jeszcze Fryderyk Gerbowski, wrócił teraz ze Stali Mielec. Igor Drapiński jeszcze jest na mistrzostwach teraz, więc myślę, że będzie tak samo konkurencja o młodzieżowca zacięta. Adrian, złapałem Twoją piłkę z podpisem podczas prezentacji zespołu w poprzednim sezonie. Piłka leży na półce, licząc, że wkrótce wartość Twojego podpisu znacznie wzrośnie. No to dziękuję za takie właśnie miłe słowa i miejmy nadzieję, że tak będzie. Wybierasz
Gdybyś musiał wybrać, wybierasz zagrać w reprezentacji Polski, czy na ESL Juan Katowice z Ajax Boys? Naprawdę ciężkie pytanie, ale myślę, że mimo wszystko wolałbym zagrać w kadrze Polski. Co robią na piersi. Może już po karierze z Ajaxami się uda. Albo jakoś podczas, żeby to nie kolidowało. Tu jest ciekawa propozycja i myślę, że jeśli chłopacy by się zgodzili, to mogłoby być ciekawa rzecz. To Adam Chrzanowski podpowiada nam, że mieliśmy powiedzieć o tym quizie. Tak, to już. To właśnie jest w ogóle jedno pytanie i propozycja bardziej, żeby następnego live'a zrobić z całym pokojem 205. Ja jestem o to. Myślę, że to mogło być ciekawe. Że chłopacy tak samo. Powiedzieli mi parę anegdotek. Jest też właśnie Krzysiu Janus, który też gdzieś pograł w różnych klubach. Łukasz Sekulski, który tak samo był gdzieś. I Adam Chrzanowski tak samo. Tam często gości też był za granicą, więc się wydaje, że parę historii mogłoby być ciekawych. Tak. A jeszcze jednego live'a planujemy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie i przejdźmy do quizu wyzwania, tak? Tak, no tutaj z chłopakami tak się umówiłem, że dam taki quiz dla widzów. Że przeznaczymy jakąś nagrodę, jakąś koszulkę może albo piłkę dla jakiegoś kibica, który zgadnie pierwszy na czacie, kto ma zespołu od nas, tutaj z pierwszego zespołu Wisły Płock, ksywę Krewetka. Dobra, czyli będziemy śledzić, zgadnijcie, a może wiecie, kto ma ksywkę Krewetka. Lecimy dalej z pytaniem, z pytaniami. Ile piłek straciłeś na Jazz Gym? No to też jest taki temat. Często właśnie chodziłem w młodszych latach na siłownię Jazz Gym w Płocku i często tam właśnie chodziliśmy tam, bo tam jest siłownia otwarta 24/7, więc to jest taka fajna opcja dla tych młodszych chłopaków, czy nawet dla starszych osób, którzy nie mają czasu pójść, to mogą sobie iść wieczorem. Graliśmy tam często po prostu, jak już nie było personelu całego, to graliśmy po prostu sobie w piłkę. Czasami ta piłka tam gdzieś spadała, je traciliśmy, ale też no, też pamiętam z Titasem Iliasiusem, który teraz właśnie w Podbeskidziu jest, graliśmy z nimi, też graliśmy, czy z Marcelem Zapytowskim, graliśmy sobie w piłkę na siłowni i tam jakieś rzeczy po prostu były uszkodzone i dostaliśmy po prostu bana na siłownię. A właśnie to jest dalej pytanie, które przeczytałem, czy nadal macie banicję na siłownię na Podolczycach? Cały czas chyba jest aktywny, ale nie wiem, teraz chodzę na Orla Arenę, więc tam mnie można spotkać. Czy strzeliłeś kiedyś przewrotkę? Tak, strzeliłem przewrotką w juniorach u trenera Mirka Kosowskiego. Mi się wydaje, że taki w juniorach mój tam by właśnie był najlepszy okres. Podchodził do mnie właśnie z dobrym nastawieniem i wiedział, jak do mnie przemówić. Słynne słowo jego to był właśnie reset w głowie. Reset, zawsze krzyczał reset. Ulubiony klub we Włoszech? Myślę, że Milan. Już tak przyspieszam, żebyśmy zaraz... Może ktoś się zgadł na czacie. No właśnie są odpowiedzi pomału. No to wyłonimy chyba po live, tak? Teraz nie będę mówił. Tak? Tak, mi się wydaje, że tak. No się dobrze. Odezwiemy po prostu może. Czy ja jako, mamy odpowiedzi, ja więc... Ja może osobno, albo jako po prostu Wisła Płock się odezwiemy, tak? Dobrze. Chyba, że też później chciałbyś wyjaśnić, o co chodzi z tą ksywką, czy... Nie, mi się wydaje, nie. Po prostu dobra. Taka anegdotka i taka zagadeczka. Dobra. To widzę, że tych pytań chyba pytania pomału się kończą. Co sądzisz o Kamilu Krupińskim, byłym zawodniku drugiej Wisły? Myślę, że nie będę się na ten temat wypowiadał. Dobra. Na temat tego osobnika i tyle. Co myślisz o zawodniku Prince? O, to też jest ciekawa postać. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Niedawno go poznałem, to jest też Płoczanin. Teraz mieszka w innym kraju, ale też... Często z nami, znaczy często, może nie często, ale sporadycznie do nas wpada na giereczki z Ajaxami. Jak nam kogoś po prostu brakuje, czy ktoś jest w pracy, czy ktoś jest zajęty po prostu. Nowy zawodnik Antestrajka, uczy się. Jeszcze troszeczkę się ręce trzęsą, ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Staramy się z chłopaka zrobić zawodnika kolejnego. Płoczanina. Brakuje nam Płoczaninów. Dobra, pytania powoli się kończą, więc czekamy już na ostatnie. Widzę, że tu trochę odpowiedzi już się posypało. Tak patrzę, czy jeszcze są jakieś pytania. Fabian pyta, czy lubisz chipsy prosto z pieca? Myślę, że to są moje ulubione chipsy. Myślę, że taka odpowiedź jest wystarczająca.
Jakbyś miał zamienić buty z Tiempo, to na jakie? Myślę, że na jakieś Mercuriale, tak? Bo ja tylko gram w Nike'ach. Kiedyś próbowałem grać w Adidasach, ale ciężko mi się w nich grało. Po prostu strasznie mi obcierały, a te Tiempo właśnie buty są takie ze skórki. Te są ciężko dostępne teraz, ciężko dostępne na rynku, ale są dla mnie najwygodniejsze po prostu i też Ronaldinho w nich grał, więc odpowiadają mi. Dobra, tutaj dostaję jeszcze podpowiedzi, że musimy jakoś zorganizować kwestię ogłoszenia zwycięzcy tego konkursu, bo jednak te odpowiedzi nam znikną i nie będzie za bardzo jak się skontaktować. Więc może umówmy się tak, że nie wiem, ogłosisz na swoim Instagramie, który użytkownik został zwycięzcą i w ten sposób się skontaktujemy, żebyśmy też... Nie ma problemu. No i super, także musicie, no i kolejny raz musicie zaobserwować profil Adriana. Serdecznie zapraszam. Najpierw mleko czy płatki? Najpierw płatki, zdecydowanie. Czy byłeś kiedyś na meczu wyjazdowym Wisły? A jeśli nie, to czy byś chciał? No, szczerze mówiąc, jeszcze mi się nie zdarzyło. W sensie jako kibic, okej. Okay. Tak, jeszcze jako kibic, jako zawodnik właśnie byłem z Wisłą na pucharze, tak, w Tychach byliśmy. Ale jako kibic mi się jeszcze nie zdarzyło, a mam właśnie dużo znajomych, którzy jeżdżą, nawet też Jacek Żabka jeździ często, więc mi się wydaje, że w przyszłości może wolałbym na boisku raczej. No właśnie. Jak w szatni, ale jako kibic też na pewno się uda. Mam nadzieję właśnie, że nie będzie kiedy trafić na trybuny. Kiedy wyniki? Podamy, jak mówię, to obserwujcie profil Adriana na Instagramie i myślę, że jeśli padła już prawidłowa odpowiedź, to ta ogłoszenie wyników pojawi się jak najszybciej. Tu rozumiem, że też jakaś historia się z tym wiąże. Czy pamiętasz swój zestaw w gimnazjum? Lejsy solone plus cola. No kiedyś tak niestety troszeczkę się odżywiałem, może nie lejsy, ale paluszki solone bardziej. Tomek Walczak na pewno to pamiętał, zawsze chodziłem z nim do szkoły, jest ode mnie 5 lat młodszy, ale ja już tam gdzieś kończyłem tą szkołę podstawową, dokąd taką puszeczką coli. Dobra, Bartek pyta, czy pozdrowisz, Candy pyta, czy pozdrowisz. Pozdrawiam wszystkich tutaj na czacie, gorąco i serdecznie. A możesz zerknąć, czy prawidłowa odpowiedź już się pojawiła? Nie mówmy kto. Nie widzę na razie, naprawdę. Nie mówmy kto. Nie, no możesz jechać, bo naprawdę jeszcze nie ma chyba poprawnej odpowiedzi. Czyli też już macie pewną podpowiedź, że spośród... No, jeszcze nie pada taka odpowiedź. Spośród odpowiedzi, które myślałem, padły... Myślałem, że to będzie szybsza odpowiedź, ale jak widać nie każdy wie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Opowiedz historię... Adam. Nie, Adam z góry. Opowiedz historię ze stalową wolą. Najładniejszy samobój. Nie było takiej sytuacji. Nie było samobója stalowej woli. Krótko. Ostatnio się przydarzył w drugiej Wiśle, ale to taki naprawdę kuriozalny z połowy boiska. Ale myślę, że to też trochę błąd jest. Bramkarza, ale już nie będziemy do tego wracać. Tak jest. Adrian, czy jesteś singlem? Nie. Niestety, dziewczyny. No i dobra, czyli musimy w takim razie czekać dalej na tą odpowiedź, rozumiem, skoro... Jeszcze poprawna po prostu nie padła, bo z tego, co tam widziałem, a przebijać się sporo, to jeszcze taka nie padła. Czy zdarza ci się kupować paluchy ze sklepiku szkolnego w 70? Chyba nie chodzisz tam specjalnie po to, ale... Nie, ale kiedyś się zdarzało, jak byłem młodszy. Zawsze sobie u pani rezerwowałem. Dzwoniłem zawsze do pani o 7.50, czy mi zarezerwuje. Dobra. Adam tutaj podpowiedział, że to były dwa pytania osobne. Opowiedz historię ze stalową wolą, a drugie pytanie to najładniejszy samobój, ale to rozumiem, że w takim razie chodziło... Znaczy tu odpowiedziałeś na temat samobój. To był Adam Chrzanowski. Dzisiaj opowiadałem właśnie mu historię o... jak byłem w stalowej woli. Trochę się z tego śmieliśmy. Ale to jest taka sytuacja troszeczkę śmieszna, ale też troszeczkę przykra dla mnie, tak? Poszedłem do stalowej woli. Wiadomo jak to jest, jesteś młodym zawodnikiem. Patrzysz też, czy będziesz grał, kto jest do gry. Patrzyłem na młodzieżowców, był tylko taki aktualnie tam w tamtym czasie Szymon Jopek, który miał ponad 100 występów na poziomie drugiej ligi. I myślę sobie, że na pewno będę grał, ponieważ tylko jestem ja i ten zawodnik.
i był też Kacper Śpiewak, który był obrońcą po prostu i który no, na tamten moment, powiedzmy sobie szczerze, nie miał szans po prostu grać. Jeszcze miał złamany nos, miał maskę na nosie. Po czym w 70 minucie złapałem mi skurcze w pierwszym meczu, a Kacper Śpiewak wszedł i strzelił dwie bramki jako stoper. I od tamtego czasu został napastnikiem, strzelając 10 bramek, chyba 8 asyst i poszedł do Termaliki, a teraz z tego co widziałem jest w Motorze Lublin. Ale bardzo dobry mój kolega, więc myślę, że też mi podziękuje za to. Padają kolejne odpowiedzi, ale też jest podpowiedź od Fabiana. Że na początku była poprawna odpowiedź. Nie wiem, czy coś umknęło. Nie. No jest tutaj, no widzę. Tak, czyli jednak tak, jest. Tak, czyli jednak jest. Jednak jest. No dobra, to wyniki godzinka właśnie wybiła, także możemy tym fajnym akcentem zakończyć naszą rozmowę. Mamy zwycięzcę. Ja zapamiętam ten awatar, więc tam widziałem. Też nik zobaczyłem, więc to będzie ta osoba tutaj. Tu? Tak. Okej, okay, to jest w ogóle osoba, a to nie wiem czy... Albo nie chcemy zdradzać. No na razie może nie zdradzajmy. Dobra. Ale tam niżej właśnie nie było takich odpowiedzi, więc też... Możemy jakoś nam to umknęło. Ale widzę, że ta osoba też powtórzyła tą odpowiedź później. Że to jest z góry. No dobrze, to... W sumie teraz tak, jak ogłosisz u siebie na Instagramie, to i tak podasz pewnie tą osobę, ale to znikną nam odpowiedzi wtedy, tak? Nie znikają. Czyli jak możemy rozwiązać tę sytuację, żeby jednak nie zdradzać, czyli to pseudonim? Nikt po prostu z czatu. I zaprosić do kontaktu. Wiadomości prywatnej. No dobrze, tak, to tak zróbmy. To ja ci zrobię na wszelki wypadek. Myślę, że musicie powtórzyć, co powiedziałam, bo nie słychać. A, to też racja. Tak, Adrian umieści nick osoby, która podała prawidłową odpowiedź u siebie na Instagramie. Nie wiem, na storce, na... Na story. Na story. Na relacji. Więc tym bardziej śledźcie. Możliwe, że to będzie dziś, możliwe, że to będzie jutro. No i wtedy już będzie najłatwiej się w ten sposób skontaktować z Adrianem. Zrobiłem screena z prawidłową odpowiedzią, także chyba tyle. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy. Ostatnie, powiedzmy, 3 minuty. I czekamy. Ile osób jest na czasie? Teraz już spadło, 64. No to więcej niż u Fabiana. Tak, więcej niż u Fabiana. Najważniejsze. Gdzieś ten... Rywalitet z Fabianem będzie cały czas. Czy tu, czy na boisku, czy poza boiskiem. I naprawdę, spróbuj namówić chłopaków z pokoju 205. Możemy wtedy zmienić lokalizację, zrobić więcej miejsca. Myślę, że w 205 wypadałoby, jak cały czas jest taka właśnie mowa o tym, co... W sumie tak. To czekamy na odpowiedź pokoju 205 w tym momencie. Co, jak oni się zapatrują na ten pomysł? Myślę, że ciężko będzie chłopaków namówić, ale jakby się udało, to naprawdę widzowie mieli pociechę z tej transmisji. Robiła któraś z drużyn, może kojarzycie, takiego w ogóle drużynowego live'a? Zebrać wszystkich chłopaków w jednym miejscu? Myślę, że nie. No właśnie. Coś nowego właśnie trzeba. Zrobicie spotkanie z jakimś piłkarzem w fanshopie lub przy stadionie? Mroko pyta. Myślę, że przy okazji otwarcia nowego stadionu będą różne pomysły i będzie można się podobnych akcji spodziewać, więc trzeba śledzić nasze social media i wszystko będzie jasne. Czy pamiętasz słynną piosenkę Dałek, Dałek? Pamiętam, to jest piosenka Daddy Cool. Aha, no to okej, okay, dobra. Śpiewana, ale nie będziemy tego kontynuować. Tak jest. Tak, zostawiajcie pod w ogóle zdjęciami i wpisami naszymi z obozu hashtag, tutaj jedna z użytkowniczek zaproponowała 205 na live'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Krycha 122 pyta, czy pozdrowisz? Pozdrawiam. Olo pyta, czy wiesz, że masz go w znajomych na Facebooku?
Myślę, że nie wiem. Czy pamiętasz... Ciężko się domyśleć, kto to pisze, Olo. Olo, wydaje mi się, że jakiś jeden z młodszych kibiców strzelam. Czy pamiętasz, jak trener Maciakiewicz ganiał z kijem... Czy pamiętasz, że ganiał ciebie z kijem po sali gimnastycznej? Myślę, że to nie wiem, to jest takie trochę podkoloryzowane, ale, okay. Ale mieliśmy tak właśnie już w ZT-170, tak, mieliśmy takie właśnie akcje, że po prostu pan nas tak chciał po prostu ustawić do pionu, że z kijem latał, nie? Wiadomo, że nic tam nam nie robił, ale chciał taki rygor trochę troszkę wprowadzić. Sokół pyta, czy pozdrowisz? No widzę, że zaczynają się pozdrowienia, więc pomału. Pozdrawiamy. Cały czas na nas w tym, tak, hashtag 205. Myślę, że śmiało możecie pisać też u chłopaków na ich konta. Tak, hashtag 205. Jaka Candy pyta, czy uważasz, bo tu widzę, że to pytanie już się pojawiło kilka razy, więc no już zadam. Czy uważasz, że jesteś lepszy od tego użytkownika w CS-a? Pewnie ciężko będzie to zweryfikować. No dokładnie, ciężko. Olo pyta dalej jeszcze, co sądzisz o kontuzji Pawlaka? Pozdrawiamy, ale... No na pewno szkoda każdego zawodnika, tak? Tym bardziej, że to jest młody zawodnik, więc szkoda go, ale... No to jest piłka życie. Dobrze, ostatnie trzy pytania, powiedzmy. Tu już mam pierwsze. Liga Mistrzów dla United? Jak najbardziej, jestem za. W końcu powinni wygrać tą Ligę Mistrzów. Szybkie dwa pytania, w takim razie zostanę jeszcze. Nie wiem, czy to jest jakaś historia, przedostatnie? Nie, myślę, że nie. Okej. Okay. Nie ma więcej pytań? Jeśli nie, to pomału będziemy kończyć. Dobra, nie widzę. Także... O! No dobra, to tym pytaniem akurat myślę, że możemy zakończyć. Czy uważasz, że uda ci się stworzyć snajperski duet z Sekulem, który zapewni powrót do Ekstraklasy? Zamykam. Myślę, że raczej trener Staganowski będzie chciał grać z innym systemem, na jednego napastnika, ale ja jestem otwarty na taki duet. Tak jak mówiłem, dobrze się czuję z drugim napastnikiem przy sobie, który ściąga uwagę obrońców, a ja wtedy mam więcej miejsca i mogę pokazać więcej swoich umiejętności. Co za tym idzie, więcej strzelać bramek. No i super. Mamy nadzieję, że ta odpowiedź usatysfakcjonowała pytającego. Sprawdzajcie profil Adriana na Instagramie, tam będzie rozwiązanie konkursu. Wyłonimy tam zwycięzcę. No i chyba tyle. Także dziękujemy Adrianowi bardzo za już pewnie ponad godzinną rozmowę. Przepraszamy za te usterki, które tam się widziałem cały czas pojawiały. Mamy pewien mały problem techniczny. Miejmy nadzieję, że uda nam się coś z tym zrobić na trzeciego live'a. A trzeci live, możemy sprawdzić kalendarz? Za trzy dni. Spokojnie 205 z tego, co wiem. 6. Tak, czyli 6 lipca. Pokój 205, zapraszamy. Tak jest. Godzina wstępnie 20, chociaż tak jak dzisiaj może to się nieco zmienić ze względu na rozkład dnia, czy kolację, czy jeszcze raz? Czy odprawę, czy mecz. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wstępnie 4. Tak jest, dobrze było. 4 lipca. Widzimy i słyszymy się ponownie. Dziękujemy. Zapraszamy do obserwacji naszego kanału. Tam będą wszystkie filmy na bieżąco, wszystkie informacje i całą resztę naszych kont na Facebooku, Instagramie, TikToku. Sprawdzajcie naszego admina z TikToka, który tam tworzy ciekawe rzeczy. No i tyle. Dzięki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.